No to co? Możemy? Kamery gotowe? Tak, kamery gotowe. Kamery gotowe? Uwaga! Akcja! Krokiem przeszedł wśród szpalerów i pojechał. Manifest ten, jak wszystkie moskiewskie manifesta, był tak ciemno i niezrozumiale napisany, że zmusił władze sybirskie do pięciokrotnego żądania objaśnień. I po dwóch latach
korespondencji objaśniającej i sporządzeniu listy? Okazało się, że w skutku manifestu tego uwolniono dwóch Żydów. Wyraźnie piszę. Dwóch Żydów, którzy z nad austriackiej granicy za przemycanie wódki zesłanymi byli na Pasilinię. Z tych dwóch uszczęśliwionych jeden umarł, nie doczekawszy rozwiązania zagadkowego manifestu. A drugiego uwolniono. Ale nie do miejsca urodzenia, a tylko do sąsiedniej guberni na zamieszkanie. Macie próbkę manifestów moskiewskich. I pamiętajcie dobrze, że one wszystkie